kurczaka kroimy, większe kawałki, szybka akcja. Takie mogą być. Ja już to kiedyś robiłem, powtarzam się, ale to jest klasyczny, fajny, mocny przepis. Indusi za takie coś daliby się pokroić. Teraz właśnie wchodzę w sprawy w kuchni tej takiej Pakistan, gotują kolesie, jest mocno. Dobra, przyprawiamy pieprz ziołowy, kmin rzymski, oczywiście kurkuma, wchodzimy ostre chili z Indii, garam masala, łyżeczka. Jeśli chodzi o garam masala, to w tych wszystkich masalach są różne przyprawy, mieszanki, tam jest kurkuma, oczywiście kmin w różnych proporcjach i sól. Lecimy, mieszamy. Miałem to dzisiaj zrobić, ale z Alicją żeśmy mieli bardzo poważną rozmowę. Zmieni się strategia i no będzie to na jutro. Lecimy. Teraz będzie inna szybkość. W ogóle mamy plany, żeby może wrzucać trochę więcej. Wrzucać trochę częściej. Bawić się w inny sposób. Jest słońce, jest czerwiec. Tak jakbym odżył. Wyszedł z mroku. Mam nadzieję, że to potrwa trochę dłużej niż kilka godzin. Pozdrawiam moich fanów. Pozdrawiam Maćka, który zrobił wspaniałe piwo. O tym już niedługo. Bo to piwo było robione na konkurs. I Maciek się nie dostał do półfinału, ale piwo, taka nuta, charakter indyjski, temat właśnie indyjski. Zapraszamy. Witamy Maćka. Maciek, opowiedz o tych pięknych piwach. Cześć. Dzięki Chili niestety przegapił ćwierćfinałową bitwę piwną. No, bez jego wsparcia nie udało się. Czwarte miejsce nie pozwoliło przejść dalej. Piwo pitewne, kwaśne, z mango. Niestety, ale nie znalazło odpowiedniego uznania wśród oceniających. Czwarte miejsce na sześciu? Na sześciu, czwarte miejsce na sześciu. Było blisko. Także było blisko, ale jednak zabrakło trochę. Ten rok to jeszcze nie jest mój rok. To może za rok będziemy walczyć dalej. Może będziemy walczyć dalej. Na pewno będzie walczyć Dziki Chili z dwoma butelkami. Pierwsze to jest właśnie ćwierćfinałowy. To są tak jakby indyjskie. Tak, piwo o temacie indyjskim, kwaśne piwo z mango i z lici. No. Lecimy z tematem, lecimy z tematem. Najpierw na suchej patelni podpalam, podprażam orzeszki nerkowca. Big time. Ściągamy orzeszki. Tutaj mamy wszystko. Patrzcie co jest. Więc tak, cebula, imbir, czosnek, ostre chili. Na pierwszy ogień. Masło klarowane po hindusku, tak zwane ghee. Trzy niewielkie cebule. Później kawałek imbiru, trzy ząbki czosnku, karna siekiera polski, 5 zł łepek, główka i ostre chili, tutaj jest ostre chili. Dobra, wrzucam to wszystko. Garam masala wchodzi jako pierwszy. Pudełka kmin rzymski. Ja już to robiłem. Zawsze jak robię coś indyjskiego, jest super upał, a upały uwielbiam. Wchodzi kurkuma. To co, jeszcze dodamy trochę masła. Powiem wam, ostatnio oglądałem programy. Kolesie gotują właśnie. Koleś chodzi Indie, Pakistan. Tam jest hardcore, ale jakoś poczułem chęć zrobienia właśnie czegoś hinduskiego. Zwłaszcza, że Maciek robił niedawno piwo. Nie awansował, bo mnie tam nie było i Alicji następnym razem. Wrzucamy pieprz ziołowy, ziarna kolendry. Grzecznie pracujemy, grzecznie mieszamy. Kuchnia, można powiedzieć, indyjska, wchodzi na upały. Bawię się, tak naprawdę nie ma gdzie pójść, co zjeść, dlatego gotujemy w chacie. Proste, proste. Mogłyby być z puszki, ale kto w Indiach ma puszkę? Tam raczej wszystko na świeżości, wszystko na dworze, upały, gotują faceci, hardkorowa akcja. Dolewamy trochę wody. Spora łyżeczka koncentrat pomidorowy wchodzi. Damy trochę fajne opakowanie chili z Indii. Czy widzicie te przyprawy? Indie,
Wiecie gdzie kupić? Przepisychińskie.pl. Chłopaki może chcą sprzedać, chcą się utrzymać na fali. Big tam, polecam. Dobre towary, fajni ludzie. Patrzcie teraz na te pomidory. Alunia, zjedź na pomidory. Dolałem trochę wody i to w tym wszystkim sosie ma się przegryźć, popracować. Pomidory mogłem dać z puszki, ale tak jak mówię, no staram się jakoś oryginalnie tutaj jechać. Oni wszystko robią na powietrzu, świeże żarcie. Chcemy teraz się wynurzyć też na powietrze, na plener, na łono natury, tam się pobawić, tam trochę zagrać mocniejsze piłki, mocniejszą zagrywkę. Dobra, przykrywam, zmniejszę trochę parę na 7 i niech pracuje. Dobra, słuchajcie, trochę się to gotowało pod przykryciem, teraz wchodzą orzechy nerkowca sprażone. Nie możemy zapomnieć, bo to jest dosyć pikantne i ostre i kwaśne od kolendry, trochę cukru. Mieszanko, mieszanko, zaczyna to nabierać wyrazu, zaczyna to nabierać charakteru. Pomidory się rozpadają, robi się mazia. Tutaj jest tak, ryż, jaśmin na kurkumie i klarowanym maśle woda, lekko pracujemy. Przerzucamy. Przerzucamy do Thermomixa, bo będziemy miksować, a tutaj się po prostu super wszystko miksuje i robi. Dobra, czy lecimy? Lecimy. Miksujemy wolno. Niech będzie na piątkę. Szóstkę. No, trochę to zajęło, ale jest gotowe. Pomyte, czysto, fajnie. To jest właśnie ten sos zmiksowany w Thermomixie. Nie robiłem tego aksamitnie, tylko była piątka, szóstka, nawet siódemka, ale są cząstki, można zobaczyć kawałki orzechów, wyczuć pikantność pomidora, fajnie będzie. Tutaj już ryż, jaśmin, tak jak mówiłem, kurkuma i masło klarowane, sól oczywiście, to się gotowało fajnie, jeszcze dochodzi, lekko pracuje. Czy pamiętamy kurczaka? To było jakieś 2 dni temu, fajnie się powinien zamarynować, wchodzimy do gry. Dobra, wchodzimy. Będę dodawał chochlą. Tyle będę uważał. Przykryłem, bo trochę za bardzo chlapało. Tu musisz sobie dojść, popracować, będziemy za chwilę nakładać. Będziemy potrzebować trochę pietruszki. Pietruszki trochę do ryżu. Pietruszki trochę do butter chickena, induski styl. Więc tak, nakładamy. Wiem, że to by tutaj nie przeszło. Chciałem zagrać jak Hindusz, czyli polać gorącym masłem klarowanym. To byłoby coś Kalkuta, Bombaj, New Delhi się kłania. Patrzcie. Patrzcie tylko, jak człowiek zapomina, jest roztargniony, zapomniałem o maśle. Powinno być zmrożone, schłodzone. Rozpuszczamy jeszcze kawałek masła. I śmietana 30. Czasami niektórzy mówią, że w Indiach jest jogurt, owszem, ale śmietany i masła też spokojnie sobie tam używają. Tak to powinno wyglądać. Coś w tym stylu. Cudowne żarcie, smacznego. Maciek, czy o tobie mógłbym zapomnieć? Nie sądzę, to jest browar domowy Taurus, tak wygląda fajna butla, przede wszystkim cudowny logo kapsel. Otwieramy, smak Indii. Oj. To jest dobre. To jest nawet bardzo dobre. Bardzo cytrusowy, mangowy smak. Myślę, że przy tej pogodzie, przy tym jedzeniu cudowna kombinacja. Alicja, i to jest dla ciebie to piwko. Kosztujemy, tak to wygląda. Cudowne piwo. Patrzcie na te kolory, czy wyszło, zróbcie w chacie. Nie musicie chodzić po knajpach, bawicie się w domu.
Kurczak. Oba. To jest dla was i dla Big